W Guild Wars 2 znamy już dwa dodatki, Heart of Thorns oraz Path of Fire. Wielkimi krokami zbliża się także End of Dragons, które przenosi nas do Kanty. Jednak co jeżeli możemy mieć spekulacje co do tego, jaki będzie nie trzeci, a czwarty płatny dodatek do Guild Wars 2? Ja nazywam się Sizu i zapraszam Was do tego materiału, w którym trochę pogadamy o pewnym projekcie, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, a mógłby być naprawdę ciekawy. Zapraszam. Okej, jednak o co mi dokładnie chodzi? Jaki anulowany dodatek? Grając w Guild Wars 1 bardziej macie szansę wiedzieć o co dokładnie chodzi. Dlatego, że tenże dodatek miał początkowo pojawić się w pierwszej części gry. W kwietniu 2007 roku. Tak jak Nightfall miał motywy afrykańskie, a Fraction azjatyckie, tak rzekomy dodatek o nazwie Utopia miał mieć motywy mezoamerykańskie wraz z elementami Ameryki Południowej. Niestety do takowego wyjścia dodatku nie doszło, a wiele elementów, które byłyby wykorzystywane w Utopii, zostały zaadaptowane do użycia w Eye of the North, w miejscach otaczających Tarnished Coast. Jednak dlaczego dodatek został anulowany? Co było głównym powodem takiej decyzji? Jednym z powodów był brak czasu, jaki narzucili sobie twórcy. 6 miesięcy mimo wielkich starań nie było wystarczające, by stworzyć i zamieścić w grze wszystkie elementy, które bardzo chcieli. W każdej nowej kampanii starali się wprowadzić zupełnie nowe, innowacyjne mechanizmy, które zmieniają sposób rozgrywki. Doprowadziło to do zapotrzebowania na coraz większe samouczki, aby wyjaśnić nową mechanikę, co sprawiło, że początkowa kampania była znacznie bardziej rozbudowana, niż tego by chcieli twórcy. I okej, w przypadku starszych graczy wiedza była podawana im stopniowo, razem z cyklem wydawania dodatków, przez to ciężej było im się pogubić. Jednak co z graczami, którzy chcieli zacząć w to grać? To było trudniej, ponieważ każda nowa kampania miała na celu przyciągnięcie nowych graczy do tytułu, co wiązało się z gwałtownym powiększaniem się samouczków. W ten sposób każda kampania, jaka została dodana do gry, mimo swoich dobrych chęci, stwarzała coraz to większą barierę, by wejść w ten tytuł. Widać to nawet lekko w Guild Wars 2, gdzie nowi gracze są przygniatani ogromem mechanik i możliwości, jakie daje im się, gdy zakupią wszystkie dodatki. Chcemy tworzyć zabawne, łatwe do opanowania gry, w które można łatwo wejść i które nie są na początku skomplikowane. Te słowa idealnie pokazują główny zamysł Guild Wars 2, gdzie nawet roczna nieobecność nie sprawi, że coś, na co tyraliśmy przez kilka miesięcy, będzie nic nie warte. Oczywiście duży samouczek nie był jedynym powodem takiej decyzji. Ciągle narastająca bariera silnika gry i zbyt duże ambicje zatrzymywały rozwój dodatku, a jej mechaniki stawały się coraz bardziej zawiłe. Jako tako nie znamy tła fabularnego, a wszelkie zapiski o nich to w głównej mierze spekulacje tworzone na podstawie szkiców koncepcyjnych. Wiemy jednak, że Utopia miała dosyć innowacyjny sposób prowadzenia fabuły. Cały zamysł był oparty o cykliczne wybory graczy, które miały być sumowane pod koniec danego okresu kilku tygodni lub miesiąca. Dla przykładu, jeżeli 75% graczy postanowiła uśmiercić jakąś postać, a pozostałe 20% nie, postać po wprowadzeniu dalszej części fabuły byłaby martwa. Co oczywiście jest ciekawym pomysłem, jednak sprawiającym, że jesteśmy uzależnieni od innych. Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość przejścia fabuły od nowa. Jednak na taki obrót spraw musielibyśmy czekać dosyć długo, bo do ukończenia aktualnie trwającej sesji fabularnej. Idąc już w stronę kwestii fabularnej, mówi się, że Utopia miała być ostatnim i de facto najważniejszym dodatkiem, bo byłaby swoistym mostem do Guild Wars 2. Utopia wprowadzałaby nowe rasy, takie jak Shi, które powinny Wam coś przypominać. Jeżeli macie skojarzenia z Sylvarii, to dobrze. Bardzo prawdopodobne, że Shi byli pierwszym pomysłem na stworzenie Sylvarii, jednak koniec końców wiecie, jak to teraz wygląda. Cała fabuła opierałaby się na poznawaniu starożytnej cywilizacji, która upadła, bądź patrząc na różne szkice, które niekoniecznie wskazują na upadek tej cywilizacji, mowa byłaby o wojnie, którą toczy ten kraj, ten ich swoisty świat. Możliwe też by było, że jest coś starszego niż oni, a starożytne ruiny są swoistą pozostałością po ich przodkach. Jednak zapewne ciekawi Was, o jakiej wojnie mówię. W Utopii miały istnieć Destroyers. I oczywiście nie w takiej formie, jaką znamy dziś, w
Wtedy mieli bardziej przypominać zlepki mięsa, coś może na kształt zdeformowanej świni, i mieli się prawdopodobnie nazywać Tanek, a wojna między nimi a ludźmi byłaby całkiem możliwa. Całe założenia budowli tego dodatku byłyby oparte o schemat mezoamerykański. Jednak najbardziej zaskakuje pomysł jednego z prawdopodobnie głównych miast, którego jednak nazwy nie znamy. Z grafiki koncepcyjnej możemy przypuszczać, jaka byłaby nazwa. Mówimy tu o The Hub of Time, czyli tłumacząc centrum czasu. No, przyznacie, że budowla naprawdę intrygująca, jednak jej wygląd to nie jedyna ciekawa w niej rzecz, bowiem miasto miało zmieniać się z biegiem czasu. Prawdopodobnie chodzi tu o kręcenie się podobnie jak wskazówki zegara. Jak można zobaczyć na wielu grafikach, utopia ma coś w sobie delikatnie schota. Trzeba przyznać, że takie gęstwiny były nam już serwowane i jak widać dobrze się przyjęły. Więc dlaczego by utopia nie miała się pojawić w Guild Wars 2? Lindsay Murdoch, czyli game designer Guild Wars 1, uważała, że utopia nie istnieje w naszym świecie na Tyrii, a bardziej w The Mist, czyli w swoistych zaświatach. To by też tłumaczyło tak wielki nacisk tej cywilizacji na pojęcie czasu. W utopii panteon bogów miałby się powiększyć u np. ojca Dwayne'y, czyli bogini życia i powietrza. I oczywiście Tyria to nie jest jedyny świat w uniwersum Guild Warsa, bo jest nich znacznie więcej. Dla przykładu, ludzkość została na Tyrię sprowadzona przez bogów, więc tak naprawdę gramy kosmitami, którzy nie są rodowitymi mieszkańcami tych ziem, a przybyszami z kosmosu. A podróżowanie między światami jest możliwe i dokonał tego Lord Odran, który potrafił wejść do The Mist, a tym samym do The Rift, które było swoistą próżnią, gdzie czas stał w miejscu, a stamtąd dało się podróżować do innych światów. Więc teoretycznie w momencie, gdy cała otoczka zagrożenia smoków zniknie, będzie możliwe, że otworzą się przed nami nowe możliwości, nowe drzwi do poznania ojczyzny ludzi na przykład. I kto wie, czy ta ojczyzna to nie miała być właśnie utopia. To by było naprawdę ciekawe. Jednak też jestem świadomy tego, że wielu osobom to by się nie spodobało i uznałyby taki obrót historii za oficjalne zakończenie Guild Warsa, no bo jak tak nagle wychodzić w przestrzeń kosmiczną, w inne światy, w multiversa, które de facto też są obecne w Guild Warsie, ale nikomu nic nie mówimy. Ja mam nadzieję, że film wam się spodobał, że miło było posłuchać takich pogadanek. Dajcie znać, czy nie chcecie więcej podobnych filmów. Zapraszam do dania łapki w górę oraz kliknięcia subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami na moim kanale. Mówił do was Sizu, hej!